wszystkim. Myślę, że tego odcinka nie mogło zabraknąć również i w tym roku, czyli losowych markerów na Halloween. No, Halloweenowo się zrobiło właśnie na moim kanale, ale bardzo lubię właśnie tę tematykę i rysować na ten temat różne rzeczy, dlatego przygotowałam do tego odcinka specjalnie rysunek właśnie w tej tematyce. Możecie i Wy go ściągnąć i pokolorować po swojemu, albo właśnie wykorzystując losowość, czyli losowe markery, losowe kredki, czy cokolwiek tylko chcecie. I jeżeli wykorzystacie ten line art, to koniecznie wstawiajcie na swojego Instagrama i oznaczajcie mnie na zdjęciu. Ja będę patrzeć, co tam Wam wyszło, jakie kolory wylosowaliście, albo w jaki sposób pokolorowaliście własnoręcznie. I tak będzie to własnoręcznie, po prostu z Waszego wyboru. Jeśli podobają Wam się odcinki z losowych markerów, ale i nie tylko, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnego z tych filmów. To jest ten rysunek, o którym Wam wspominałam. Wygląda tak, trochę taką zrobiłam inną perspektywę niż dotychczas. Możecie go pobrać, tak jak Wam mówiłam, właśnie na dole w opisie. Zrobiłam dwie wersje, więc tą będziemy kolorować losowymi markerami, a tamtą losowymi markerami, ale w wybranych miejscach. Tutaj mam moje pomarańczowe losy i jest też skóra, ale skóra jest oddzielnie, zostawimy ją na sam koniec. Tutaj będziemy mieć wszystkie części, które znajdują się na obrazku i oczywiście markery, bo bez nich by się nie obyło. Tutaj są moje markery ohuhu i będziemy z nich dzisiaj korzystać. I jeżeli wylosuje się czarny, no to kolorujemy na czarno, a jeżeli wylosuje się blender, no to kolorujemy, w sumie cieniujemy szarym, bo nie będziemy kolorować na żaden kolor. Kolorować na żaden kolor, w ogóle co ja mówię? Nie będziemy tego kolorować, zostawimy białe i robimy tylko cienie. Muszę sobie tutaj zrobić porządek, bo nie mogę gdzie tego postawić. Zaczynamy. To losujemy może jakąś rzecz, którą będziemy kolorować. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy rysunek będzie jakoś tak w takiej kolorystyce, jak jestem dzisiaj, czyli pomarańcze, czerwienie, może być trochę szarego, no nie wiem. W sumie ten pomarańcz mi się chyba najbardziej kojarzy z Halloween i może jednak trochę to przybliżę, bo tak zdecydowanie daleko jesteście. I zobaczymy, co nam się wylosowało. Bluza. Wiecie, że bluza zajmuje tutaj tak dużo tej przestrzeni, będziemy bardzo długo to kolorować, ale bluzę, no to tutaj bym chciała jakąś pomarańczową albo czerwoną, ale chyba właśnie taka pomarańczowa będzie spoko. Wydajcie mi znać, jaką byście tutaj bluzę widzieli, a ja w tym czasie będę losować. Mam nadzieję, że to nie będą żadne jakieś takie letnie kolory, że pastelowe, czy tam niebieskie, albo w ogóle kolorowe, jak na Dzień Dziecka. I popatrzmy, oby to był pomarańczowy. Trzymajcie kciuki. No to piękny pomarańczowy. Jest to kolor taki w sumie do ust bardziej. Lipstick Natural E050, ale bardzo ładny. Wydaje mi się, że jest to taki dosyć brudny róż. Także zobaczymy zaraz, jak tylko pokoloruję, ocenimy, jak będzie wyglądać nasza bluza. No w sumie ten kolor wyszedł naprawdę ładny, jest taki delikatnie brudny, więc fajnie nam pasuje do Halloween. Chociaż myślę, że ten pomarańczowy by tutaj dał taki bardziej spektakularny efekt, ale to też nie jest złe. Właśnie bardzo ładny ten kolor i nie jest taki mocno jakiś nasycony, który przypominałby nam jakieś lato czy coś. I teraz będziemy kolorować kolejną rzecz, którą są paznokcie. Paznokcie fajnie by było zrobić na przykład czarne. Nie wiem, co ja sobie mam, ale no, ja mam czarne, także czarne albo właśnie, pomarańczowe tutaj chyba by nie pasowały, albo patrzcie, tutaj mamy chyba troszeczkę widocznych paznokci. Dajcie mi znać, co byście widzieli na paznokciach, a ja w tym czasie losuję. Tak się zastanawiam, jakby się wylosowały białe teraz. W ogóle dawno nam się chyba nie wylosował żaden ten blender. Mówiłam ostatnio o niebieskim, no to mamy piękny niebieski, taki bardzo nasycony, chyba dosyć ciemny, PB8. Ale do paznokci to chyba tam nam nie zależy aż tak bardzo. No, tak to wygląda. No nie za bardzo to oddziałuje i nie wygląda
nie wygląda źle, jest ok, tylko później się zastanawiam, jak ja będę tych kolorów używać, wiecie, do tej drugiej wersji, gdzie będę musiała je umieścić w konkretnych miejscach i no ten niebieski na pewno nie jest halloweenowy. Nie mamy tutaj podwójnych kolorów w środku, więc myślę, że możemy zabrać się za losowanie jednego koloru, a później wylosujemy część, którą pokolorujemy. Że niech będzie w końcu jakiś pomarańczowy, żeby to było takie dejkowe. Zobaczmy, co się wylosowało. Pastel peach, ok, taki jaśniutki kolor, chyba do skóry. I co my tym możemy pokolorować? No nie wiem, może bandaż, może czapkę, albo włos, o, albo usta też mogłyby być, chociaż ja bym wolała jednak jakieś takie ciemniejsze. No widzicie, co ja bym chciała, żeby jak ten rysunek wyglądał. Także ten różowy niech będzie do tych rzeczy, które powiedziałam, bo niestety skóra nam się nie wylosuje, bo ona jest jako ostatnia poza konkursem i mamy bandaże. No dobra, to akurat jest spoko, bo one są zazwyczaj jakieś takie jasne, białe, a tu będziemy mieć różowy i mam nadzieję, że będzie to dosyć jasny różowy, pastel peach, no chyba tak, ale zobaczymy. Tak to wygląda, bardzo ładnie pasuje do bluzy, no mamy piękny różowy rysunek na Halloween, na pewno tego się spodziewałam. No i popatrzcie, ogólnie kolory do siebie fajnie pasują, oprócz tego niebieskiego, ale no nie tego się spodziewałam. No jednak jest to losowość, także tutaj może być wszystko możliwe i teraz losujemy jakąś rzecz, którą będziemy kolorować i będą to oczy. Oczy tutaj akurat mogą być różne, mi chyba nie zależy na jakimś konkretnym kolorze, chociaż fajnie by było wylosować może czerwony, żeby to było takie trochę creepy, bo ma tutaj takie podkrążone oczy, więc no, może czerwony i wy mi dajcie znać, co byście widzieli tutaj, a ja losuję. Już mamy kolor i patrzymy, co to jest. Pomarańczowy! Wreszcie się wylosował pomarańczowy. Jest to róż orange Y5. Ciekawa jestem, jaki to jest odcień. Chyba taki bardziej brązowawy. Okej, jednak bardziej czerwony. I o to mi w sumie chodziło. Zobaczcie z bliska. W sumie tutaj aż tak tego bardzo nie widać, ale no, fajny. Ten kolor jest zdecydowanie halloweenowy, więc jego wykorzystamy na jakąś taką większą część rysunku, żeby jednak było widać, że jest to Halloween, a nie taki zwykły rysunek codzienny. I teraz wylosujmy kolejną rzecz, którą będziemy... O, może ta, co się wywaliła, którą będziemy kolorować i będzie to... Będą to skrzydełka nietoperza, które znajdują się przy czapce i one mogłyby być jakieś takie szarawe albo takie ciemno-szare, albo no tak, chyba taki kolor byłby odpowiedni według mnie, bo by się jakoś tam, wiecie, tak, takie by były charakterystyczne. O, o to mi chodziło. No to ja losuję. Popatrzmy, czy moje marzenia zostały spełnione w tym momencie. No tak, zostały spełnione. Fioletowy. Genialnie. I to jeszcze pale. I jest to taki pastelowy odcień, bo jest to z zestawu pastelowego kolor. Nie no, genialnie. Dobra, ale kolorujemy. Może coś na czapkę nam się fajnego wylosuje. No powiem wam, że te kolory, które są głównie tutaj, są takie bardziej cukierkowe niż halloweenowe, ale też mogą być takie przebrania w sumie na Halloween, że przebieramy się za kogoś takiego słodkiego. Tutaj nie musi być wszystko creepy, czerwone, czarne, pomarańczowe, ale właśnie może być takie różowawe. No i my tutaj mamy głównie takie odcienie, ale nie poddajemy się. Może jeszcze coś takiego ciemniejszego się wylosuje, to znaczy takiego bardziej czerwonego, czy pomarańczowego, czy czarnego. Chociaż jedną już rzecz mamy, ale teraz myślę, że wylosujemy kolor, no i teraz niech będzie kolor halloweenowy. Ja losuję. Się nie mogę doczekać, co nam się wylosowało. To będzie dopiero uwaga. 3, 2, 1. Mamy czerwony, deep red, ale nie wiem, czy to nie jest taki trochę bardziej malinowy, że on podchodzi pod różowy. Nie no, zobaczymy. Generalnie nie ma się co sugerować za bardzo skówką, bo jednak one się różnią od tego, jak marker wygląda później po wyschnięciu, ale no doczekałam się jednak więcej odcieni halloweenowych. Zobaczymy, co będziemy tym kolorować, bo mamy do wyboru tak.
czapkę, włosy i usta, czyli czapka, usta, włosy. Chyba usta albo czapka. To będzie lepszy wybór, bo tutaj bym może widziała coś albo takiego mega ciemnego, albo jakiś taki blond fajny. To zobaczmy, co się wylosuje i dajcie mi znać, co się wylosuje. Może jesteście przewidywaczem przyszłości, jasnowidzem. Uwaga, już patrzymy. Czapka. Ale fajnie, to mi się podoba. No to lecimy z kolorowaniem. I jednak jest to taki nasycony, czerwony kolor. Mega mi się podoba, ale jeszcze jakby nie będzie trochę jaśniejszy, bo jest nałożony tak po prostu takim płaskim kolorem. Później jeszcze oczywiście będę wszystko cieniować i dodawać białego żelopisu, ale to jeszcze na sam koniec. Teraz mamy dwie ostatnie rzeczy i są to włosy i usta. I najpierw pokolorujemy włosy, czyli coś, co ja mega lubię tutaj kolorować. I tu myślę, że sprawdziłyby się jakieś takie ciemne, szare albo... Nie, czarnego nie chcemy, bo jednak tutaj się trochę namazałam tego linertu, ale taki szary, no szary byłby fajny. Dajcie mi znać, jakie tutaj byście jej zrobili włoski, a ja w tym czasie będę losować, wypiszcie mi w komentarzach. Się zaraz okaże, że będzie to jakiś taki, wiecie, zielony, ale to będzie Frankenstein. Też fajnie. Czy ja mówię dużo razy? Ale zobaczmy, co tutaj się kryje pod moimi dłońmi. Zielony? Czy to jest zielony? To jest mint green light, czyli taki miętowy. Tego się nie spodziewałam, a wy? To zobaczymy, jak to będzie wyglądać w całości, czy będzie pasować nam do reszty. No, ogólnie nie jest najgorzej. Fajnie w ogóle wygląda połączenie tej czerwieni z tym takim morsko-turkusowym. Jeszcze zobaczymy, jak to wyschnie, jak będzie wyglądać, ale jest okej. Myślę, że mogło być zawsze gorzej. Wiecie, ładne włosy, no ładne. Takie halloweenowe. Nie no, ogólnie fajne. Teraz zostały nam usta i usta niech będą w jakimś takim fajnym fioletowym kolorze ciemnym albo jakimś takim czarnym. No to by mi się bardzo spodobało. A co się wylosuje, to zaraz się okaże. Ja myślę, że mogę tu obstawić, że zaraz się wylosuje jakiś pomarańczowy kolor. Ale zobaczmy. 3, 2, 1. Zielony. Nie tego ciemnego się spodziewałam, ale będzie nam pasować w sumie trochę do włosów. Jest to Deep Green BG2, także no mamy co chcieliśmy. Ciemny kolor do ust. Akurat jak pokolorowałam usta, to rozładował mi się aparat, ale tak na razie prezentuje się nasz rysunek. Wydaje mi się, że te zielone usta jak najbardziej tutaj pasują. Troszeczkę to wygląda jak taka postać z podwody. Szczególnie tutaj jakby jakieś takie, nie wiem, płetwy czy coś miała, a nie jednak te skrzydełka nietoperza. Ale teraz została nam ostatnia rzecz, czyli skóra. Najważniejsze to, zobaczymy, jak będzie się prezentowało po wylosowaniu koloru do skóry, bo od tego zależy, czy ten rysunek będzie ładny, czy nie będzie ładny. Jaki kolor, mam nadzieję, że nie czarny, bo jeżeli wylosujemy czarny, to nic kompletnie nie będzie widać z lineartu. Ja oczywiście głosuję na jakąś taką albo może szarawą skórę, to też by było coś takiego dosyć ciekawego, albo właśnie jakąś taką jaśniejszą. Chociaż też by fajnie tutaj pasowała taka średnio brązowa, taka jasno brązowa skóra. Chyba tak, bo ten odcień włosów jak najbardziej tutaj będzie pasować. Wy też obstawcie, jaki kolor się tak realnie wylosuje, bo myślę, że nie będzie to wcale coś, na co ja czekam. I się okaże, co to będzie. Tyle losowania. Ale już za chwilę będziemy wiedzieć, co nam się wylosowało i jaki kolor będzie miała nasza postać głównie. Mam nadzieję, że nie będzie to jakiś taki mega ciemny, żeby to jakoś wyglądało. No to dobra, odliczamy. 3, 2. Mam nadzieję, że napisaliście mi w komentarzu, jaka jest wasza opcja. 1. O kurczę, light orange. Mamy jakiś pastelowy pomarańcz. Teraz się nam trafił pomarańczowy kolejny. No dobra, chyba nie jest najgorzej. Będzie to taka mała dyńka. Ale zobaczmy, jaki to jest w ogóle odcień. Okej. Jest to bardzo pomarańczowy odcień. Ale zobaczmy, jak będzie wyglądać. W ogóle kojarzy mi się to trochę z
takimi zestawami, takimi tańszymi zestawami markerów, gdzie ten kolor to jest kolor do skóry. Wiecie, na opakowaniu jest taki bardziej beżowy, a kiedy nałożymy go, to wychodzi pomarańczowe. Z tym mi się właśnie kojarzy, a my go kładziemy właśnie na twarz. No i mamy to. Tak wygląda bazowo pokolorowany rysunek, bo tak jak Wam wspominałam, będzie jeszcze tutaj dodane cieniowanie i biały żelopis. Jakie są moje spostrzeżenia, jak tak patrzę na tę pracę? Na pewno, że jest to delikatnie halloweenowy jednak rysunek, szczególnie przez to, że tam umieściłam kilka takich szczegółów bardziej halloweenowych, a kolorystyka no pozostawia tutaj trochę do życzenia, jednak mamy aż trzy kolory, trzy. Jest pomarańczowy taki i i ten czerwony. Tak, mamy trzy takie typowo halloweenowe odcienie, reszta jest taka średnia, ale myślę, że jakoś to przetrawię i zrobimy tę drugą wersję. Poczekajcie, bo na koniec Wam oczywiście pokażę porównanie. Ogólnie jest naprawdę super, szczególnie cieszę się, że taki kolor wylosował nam się do skóry, bo mogło być to gorzej. No i taki o jakim mówiłam na samym początku. Także pomarańczowy jednak się znalazł, mimo tego, że ten różowy jednak dominuje, to jak najbardziej mi się to podoba. I pamiętajcie, że na dole znajduje się link, gdzie możecie ściągnąć właśnie ten rysunek i pokolorować go samodzielnie. Udostępniacie na swoich Instagramach. No i ja teraz biorę się za kończenie tej wersji i robienie kolejnej. Za chwilę się widzimy. Tak jak Wam obiecałam, teraz możecie zobaczyć obydwie wersje obok siebie, czyli losowe markery w losowych miejscach, czyli to, co widzieliście przed chwilą, jeszcze dokończone, dołożony biały żelopis i losowe markery, ale w wybranych miejscach, czyli tam, gdzie ja chciałam ułożyć te kolory, które mi się wylosowały. Dajcie mi znać, który z tych rysunków Wam się bardziej podoba. Oczywiście lajkując komentarz na dole, który napisałam, zobaczymy, co wygra. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka. Pamiętajcie o oznaczaniu mnie na Instagramie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15. Także do zobaczenia i pa!